Joanno, dzięki za fajne spędzone chwile i widzimy się u mnie na gospodarstwie. Nie wydaje mi się, że Robert szuka kochanki. Bardziej wydaje mi się, że szuka no, takiej kobiety no, do tańca i do różańca. No. Agnieszka, super było i liczę na więcej. Masz wycieczkę do Milewa. Dzięki. Myślę, że traktuję na razie wszystkie tak samo, aczkolwiek no ja tak myślę, że po prostu może ewentualnie mu wpadła w oko Krystyna, bo jest atrakcyjną kobietą. Krystyna, dziękuję za to i czekam na więcej. Jedziesz do Milewa? Dziękuję. No, teraz czekam na więcej czasu spędzonego razem z Robertem. Kasia, przepraszam. Nie szkodzi. Nie wiem. Chciałbym z tobą pojechać do ciebie. Jedna z najgorszych chwil w moim życiu, także. Tak to wygląda, powiedzieć komuś nie. I tak to. To nic przyjemnego. Nie płacz, Kaśka, bo będę też leczeć. No co, no zrzeliśmy się. No tak, owszem, ja, Asia i Asia i Agnieszka się zrzeliśmy. To takie dziwne? Czy to znaczy, że musimy rywalizować faceta? Po prostu jesteśmy, tak się zakupowałyśmy, no i tyle. Ale chyba żadna z nas na pewno nie będzie życzyła drugiej źle. Głupio mi trochę, że się poryczałam, no ale co no. Nawet nie panowałam nad tym. Takie były emocje, no i wszystko trochę, może też stres, zmęczenie, no i tak wyszło. Nie. Tego na pewno Kasi nie zarzucę, że nie była sobą. Takiej jak ona na pewno drugiej nie ma. Trzeba być mężczyzną i trzeba no, zrobić to, co serce podpowiada, także to było wskazane nawet bardzo. Przytulić, pobiec za nią i odprowadzić ją w cichsze miejsce.